Czas zacząć. Powrót. Dzisiaj będzie trochę brzęczenia, bzykania. Trzeba trochę twarz odgruzować. W ogóle... Jakby to powiedzieć, czas wrócić. Czemu ja tak cicho mówię? A? Człowiek mi się tu mięśnie napinają i nie pozwalają mi swobodnie pracować żuchwą. Tu też czuję stres. Ok, jest powrót po długim czasie. Zaraz wyjaśnię wszystko, o co chodziło. Na razie trzeba zacząć to odgruzowywać, mój wizerunek. Aha. Bateria zaczyna siadać. Dobra, jest lepiej. Jest dużo lepiej. I tu, i tu. Tam. Nie będzie teraz noszenia szlaszurku. Nie będzie. Chyba jednak będzie musiało być. No dobra, widocznie ma to być w duecie. Ogólnie rytuał polega na tym, że no, wychodzę spod prysznica, ubieram szlafrok i jest noszenie na rękach. Moment. A few moments later. No. Dla myszy właśnie jest ten tryb dnia, kiedy nazywa się niebo. Jest po prostu... Jest szlafroczek, jest niebo. I trzeba ponosić na rączkach. No to dobra. Nie będę zagłuszał brzęczeniem. No, można powiedzieć, że dokładnie rok po mojej niespodziewanej wyprawie. Ostatnio oglądałem wszystkie trzy części Hobbita, to można powiedzieć, że to ma ciekawą alegorię właśnie takiej wyprawy. To, co przeszedłem właśnie. To, co w Hobbicie było pokazane, przynajmniej w filmie, bo książki jeszcze nie czytałem. Tak, myszu, tak. Tak, a jesteś szczęśliwa, tak. No, w każdym razie... Coś, czego się nie spodziewałem, bo w końcu pierwsza część filmu to jest Unexpected Journey. Niespodziewana podróż. To też w jakiś sposób... Tak się zainteresowałem pod koniec zeszłego roku metodą Feldenkraisa. Znaczy trochę wcześniej się zainteresowałem, ale pojechałem na warsztaty. No i jak pieprznęło, tak minął rok. Przez ten rok się mnóstwo rzeczy oczyściło. Trzeba było pokonać, albo przynajmniej oswoić swojego smoka, który zabierał wszelkie skarby w życiu. Czy jaki to będzie związek, jaka relacja, to się dopiero okaże. Z racji tego, że w sumie to się wszystko gdzieś tam w ostatnich dniach zadziało. Jakiś taki grubszy motyw, co mnie powstrzymywało właśnie w życiu dosyć mocno. Tak, myszu? Tak? Pozdrów wszystkich. No. I... Dzisiaj z racji tego nagrywam, to 11 listopada. Świętujemy w Polsce Dzień Niepodległości. Ach, te żebra pod tą skórą. Chudzina mała. Tyle je, a taka chuda. No, świętujemy Dzień Niepodległości, więc jest dobra okazja, żeby rozpocząć nowy cykl filmów. Nie wiem, czy mi się to uda wrzucać jakoś regularnie, ale... Zakładam, że wreszcie to będzie konsekwentnie.
Także jestem samobieżną toaletką. Tak, myszu? To jest niebo. Mysz jest najszczęśliwsza właśnie, jak jest na szlafroczku i na rączkach. No ale widocznie tak to ma dzisiaj wyglądać. Zaufanie do własnej przestrzeni. Tak, myszu? No tak. No, myślę, że jeszcze parę minut i gwiazda zejdzie ze sceny. Chyba, że zacznie mi chodzić po barkach, no to jak papuga. Piracka mysz. Tak. No. W każdym razie tak mi kiedyś Olek Pawliszcze powiedział, że w pewnych rzeczach już doszedłem do etapu, gdzie praca z umysłem nic nie da. Później już zostaje tylko praca z ciałem. Okazało się to prawdą. Niesamowicie prawdą. Myślę, że właśnie dalsze filmy to jest taki pilot. Myślę, że dalsze filmy właśnie będą różne aspekty tego omawiały. Co, Oliwie? Czego szukasz tam? Myślę, że coś upoluje pod szafką łajacy. Znaczy, ile to szafką można nazwać? No. Poluj, poluj. Myśliwa. Idziesz na górę, myszo? Zdecyduj się. Pomóż. Nie wiem, czy będzie słychać mruczenie. No. Ale przez ten czas właśnie na warsztatach u Ewy Paszkowskiej-Demidowskiej też się dowiedziałem o książce Bessela van der Kolka Strach ucieleśniony. Książka, która niesamowicie... Tak, myszu, o tej książce mówię. Książka, która mi niesamowicie dużo wyjaśniła na temat, jak działa trauma i pokazała, gdzie u mnie w życiu były traumy. A praca z ciałem pozwoliła się od tego uwolnić i zlokalizować to w moim ciele. Dopiero co się myłem. Jeszcze jestem brudny? Aha, dobra. No. Zaczyna się papugowanie. Tak, mysza? Tak. No, może zacznę od tego, co najświeższe, a mianowicie... Co, Lolo? Jeszcze ciebie tu brakuje? Gdzieś ty jest. O, no skacz. Pięknie. No, cały kociniec się zaczął tutaj złazić. Tak, myszu? No. To co było najświeższe, a mianowicie... właśnie praca, cały czas praca gdzieś tam z wewnętrznym dzieckiem, dlatego że... te wszystkie traumy pierworodne, które wynosi się z dzieciństwa, działają na dziecięcej logice. I ta dziecięca logika cały czas gdzieś funkcjonuje. Jeszcze? Czy już schodzisz? Nie, jeszcze. Tak, mysza, wytarzaj się, wytarzaj się. No, co? Co jeszcze powiesz? Nie skacz. Tam nie wolno. No. Nie widzisz, że przeszkadzasz? Nie widzisz, że przeszkadzasz, rozpraszasz mnie? No. Co to ja miałem? Aha, to. No. I akurat w ostatnich dniach... Co mnie chłoszczesz ogonem? Co mnie chłoszczesz ogonem, serducho kochane? No, w ostatnich dniach właśnie doszedłem do tego...
Będziesz się bała? Czy nie? Bo jeszcze tego w tej konfiguracji nie przerabialiśmy. A, może będzie dobrze. A, nie boi się. No. Taka mysza odważna? Taka odważna? Już niedługo. Podziwiajcie mysz, a tą odważną mysz, bo się nie boi. Na razie. Tak, myszu. Będę trochę lepiej wyglądał. Sadzisz? Hop. Dobra, weszło. Jest nieźle. Okej. Jeszcze gdzieś do poprawy. Jeszcze. Dobra, to będzie na tyle brzęczka. Dobra. Aha. Dobra. Można przejść do golenia. Znaczy by się maszynka zapchała. W sumie to też jest ciekawa alegoria tego, jak się robi sesje. Jakieś, jakiekolwiek rozwojowe, terapeutyczne. Chcę sobie przygotować grunt. Jak się człowiek... Przepraszam. Z reguły to robię z zamkniętymi ustami i mi te ścinki nie lecą do ust. Dzisiaj nie było tak dobrze. No. Żeby cokolwiek zacząć pracować, trzeba przygotować grunt. Bo inaczej... Zakładając, że to by był terapeuta... Jego cały zestaw narzędzi. To jadąc od razu do celu, można się nieźle przytkać. Wszystko się dzieje stopniowo. Trzeba sobie dać czas. Tak samo jak się oczekuje jakiejś pomocy. Nie wszystko naraz. Pewne rzeczy muszą się ułożyć. Jeszcze nagram na ten temat filmik. Jest to pięknie pokazane na kanale Miłośnicy Czterech Kółek. Zrób to sam. Odnośnie mechaniki samochodowej. Ostatnio się pojawił film, gdzie właśnie jeden z etapów, to jest genialnie właśnie pokazane. Jak się pewne rzeczy muszą ułożyć, że nie można pewnych rzeczy robić tak od razu. Trzeba stopniowo robić w odpowiedniej kolejności, zgodnie ze sztuką. No. A ja zacznę właśnie odnośnie tej niepodległości. No, już trochę stres luzuje.
tutaj w obszarze krtani i szczęki. Już nie czuję tego napięcia. Jest dobrze. Jest lepiej, o. Dobrze będzie, jak to całkiem puści. Chodź tu ręcznik. Będziesz potrzebny. I to kilka razy. No, to co mi... No zaraz, myszy już nie ma, to... To będzie mi łatwiej golić w ten sposób. Choć i tak pewnie będę musiał szlafrok wytrzepać. Bo te ścinki lecą wszędzie i w każdym kierunku. Coś jak, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Zresztą w przypadku sesji jest podobnie. Choćby to pewne ułożenie się pewnych spraw wymaga na przykład uprzątnięcia tych ścinków. Czasami to wygląda na zasadzie odłamkowym ładuj i pierdut. Też i tak bywa. Od razu podładuję narzędzie zbrodni. No, a my właśnie zacząłem mówić o odnośnie tego wewnętrznego dziecka, tej dziecięcej logiki. Jak sobie dzieci pewne rzeczy, jeżeli muszą, to sobie same tłumaczą. Dobra. Ładuje się. Jak sobie dzieci właśnie tłumaczą. Na przykład u mnie właśnie była taka sytuacja. Na początku, że tak powiem, szukałem przyczyny w moim tacie, ale dzisiaj rano stwierdziłem, że nie, to się wszystko zaczęło jeszcze wcześniej. Że moim gdzieś tam największym przełomem w życiu i największą traumą było to, jak moja mama umarła, jak miałem 3,5 roku. I gdzieś później to, co związane z tatą, wiązało się też z bólem i ze stratą, z odebraniem mi czegoś, co kochałem. No i tak zacząłem myśleć, no okej, no to, to jak jakieś różne rzeczy, można powiedzieć, zostały mi odebrane przez tatę, na których mi zależało. I doszedłem to właśnie do etapu śmierci mamy. Ale przecież mój tato mi mamy nie odebrał. I mi się zaraz przypomniały te wszystkie tłumaczenia, gdzie dużo osób dookoła mi mówiło, że Pan Bóg zabrał mamę do siebie. Zabrał. Pan Bóg jest też synonimem Boga Ojca. Bóg Ojciec zabrał ją do siebie, czyli Bóg Ojciec mi odebrał metodą skróconego dzielenia. Ojciec mi odebrał. I później się zrobiło jest, jak myślisz, że jest, i rzeczywistość i słuchała tej intencji, że ojciec ma odbierać, jak taty zabrakło, tato odszedł z tego świata, no to kto jest przedłużeniem urzędy związane z jakimś bezpieczeństwem ogólnie, czy tam zawsze gdzieś się pojawił jakiś w momencie, kiedy pojawiało szczęście, miłość, to coś się musiało dziać takiego, że coś, co jest metaforą ojca, wkracza i mi coś odbiera. Więc jakiś stworzył lek na to, mechanizm obronny. Będzie święty Mikołaj. No, a propos świętego Mikołaja, też tak sobie teraz właśnie przypomniałem, że w pewnym momencie przestałem właśnie, wiesz, że skoro już się własna samoocena jak już poleciała w dół z tego powodu, gdzie Mikołaj jest męską personifikacją, no, odnosi się do świętego Mikołaja, czy tam Dziadek Mróz, no to też mężczyzna, synonim ojca. Wszystko jest nazywane Father Christmas.
No, tam już w pewnym momencie stworzyło się kolejny jest, jak myślę, że jest, że skoro tak to wszystko wygląda, to to do mnie, ja nie zasługuję nawet, żeby dostawać cokolwiek od Mikołaja, no bo przecież skoro, jak mogę dostawać, skoro, że tak powiem, energia męska odbiera. Między z Mikołajem było różnie. Później to już przestałem cokolwiek wierzyć, że dostanę. Tylko cały czas był lęk przed tym, że zostanie mi odebrane. Jak się będziesz bał, tak będziesz miał. Jak się będziesz bała, tak będziesz miała. Zgodnie z zasadą intencji. I marzenia, i lęki są intencjami, które otaczająca przestrzeń realizuje. No więc ostatnio się właśnie tak zrobię taką dygresję. Zacząłem się zastanawiać, okej, okay, jestem na etapie życia, na którym jestem, ale że tak powiem, powinienem osiągnąć więcej, umieć więcej, być gdzie indziej, mieć inny status majątkowy. A jest jak jest. No i to co wyszło, to można powiedzieć właśnie jest źródłem tego, że jest jak jest, ponieważ to co jest jednym problemem, ładnie właśnie to Bessel van der Kolk ujął, że jak ktoś przychodzi z problemem, osoba straumatyzowana przychodzi z problemem, to często ten problem jest rozwiązaniem głębszego problemu i z reguły te głębsze problemy są związane z bólem. Więc rozwiązanie tego problemu na wierzchu powoduje, że wychodzi na wierzch to, co ten łagodniejszy problem przykrywał. I się zaczyna totalna rozwałka w życiu. Choćby takim czymś może być nałóg. Ktoś chce rzucić palenie, ale bez... spróbuję lewą ręką. Zawsze się goliłem prawą. No i że będzie krwawy film. Albo zaufam, że mój układ nerwowy sobie to w miarę przełoży lustrzanym odbiciem. No, jak na razie obyło się bez ofiar. Że tak powiem, wzorki już zostawia na prawą rękę, bo jest bardziej precyzyjna. Ale ogólną robotę. W sumie to też na zasadzie. No, jak można... zasada rodzica. No, ty się nadajesz, ty się nie nadajesz. To jak ty się nie nadajesz, to już w ogóle ty nic nie rób. Aż to w ten sposób działa. A spróbujemy. Daj radę. Jest lepiej niż się spodziewałem. Ale wymagało to spróbowania. No, też na przykład mi dużo pomogło stwierdzenie, które ukuł Paweł Suski, który ma fanpage Profan Autor Życia. Właśnie takie równanie, dosyć ciekawe. Lęk plus decyzja równa się odwaga. Zresztą ostatnio nawet może to znajdę. Tu też zareklamuję serwis Dawka Motywacji mojego kolegi ze szkoły średniej, Darka, gdzie codziennie jest wysyłany cytat motywacyjny.
No, przy okazji. Jeszcze nie czytałem tego, co jest na dzisiaj. Chińskie słowo kryzys składa się z dwóch znaków. Pierwsze oznacza zagrożenie, drugi możliwość. Też w temacie. No, na przykład pomysł, który masz, a którego nie wykorzystujesz, nie przyniesie efektów większych niż pomysł, którego nigdy nie miałeś i nie mogłeś wykorzystać. No, są dwa sposoby na to, żeby znaleźć się na wierzchołku dębu. Jeden to usiąść na żołędziu i czekać, aż urośnie drzewo. Drugi to wspiąć się na drzewo. Ale to chyba jeszcze... O, można powiedzieć, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Święty Augustyn. Chyba tego nie znajdę. Nie, dobra. No, ale w każdym razie, jak ktoś będzie chciał, to sobie przeglądnie. To co tam się dzieje? Jest i fanpage na Facebooku, i strona. Ja akurat dostaję maile codziennie. Dużo rano wstaję i... że tak powiem, korzystam z tego dobrodziejstwa. No, myślę, że wrzucę linki w opisie. Tak będzie najprościej. Że ktoś już w międzyczasie dał pauzę i sobie to posprawdza. Okej. Okay. Zaczyna to wyglądać. No, w każdym razie była kwestia decyzji. Choćby nawet, żeby dzisiaj nagrać ten film po takiej przerwie, po takim łomocie przez rok czasu. W sumie to może sobie dzisiaj zacznę odnawiać trylogię Władcy Pierścieni. Tę taką klasyczną. Choć nie powiem też dużo. Też dużo mi dało przejście gier ze świata Tolkiena. Są dwie gry, jest Śródziemie, Cień Wojny i Śródziemie, Cień Mordoru. Ja zacząłem w odwrotnej kolejności, czyli tą drugą przechodziłem w pierwszej kolejności. Później dotarłem do jedynki. I właśnie też droga, którą przechodzi główny bohater, ciekawie synchronizowała się z moimi doświadczeniami, akurat tym, co na bieżąco przechodziłem i... Co? Co? No co wyszło? Co wyszło? Chcę się bawić. No i tak na przykład jak... z tym, co teraz robię... na zasadzie zaufaj procesowi, ponieważ jak się zestawi początek i koniec, to jest ok, ale to, co się dzieje w trakcie pomiędzy, właśnie w trakcie procesu, to tak patrząc w lustro, to co tam się pokazuje, co tam się pokazuje, jasność, niech to się już skończy. No, tak to mniej więcej wygląda i działa też w życiu. Trzeba zaufać procesowi. Jeszcze mała wykończeniówka. I myślę, że można ten bazarek już na dzisiaj zamykać. No, a jeszcze miałem mówić właśnie odnośnie decyzji. To też jest pewna alegoria. Rozwiązaniem tego stało się właśnie podcinanie sobie skrzydeł. Tu pasowało tak właśnie wstawić z tego serialu Lucifer właśnie to, jak on sobie tam skrzydła obcinał. W sumie też właśnie serial Lucifer ciekawie rezonował, ponieważ no, główny bohater, jakby na to nie patrzeć, żyje w poczuciu krzywdy ze strony ojca, że coś mu zostało odebrane. Mimo, że na dobrą sprawę zostało mu dane, no ale też na przykład dar od ojca w postaci skrzydeł przynajmniej chyba przez pierwszy sezon był notorycznie w pierwszym sezonie chyba jak raz obciął, tak zostało, ale w drugim sezonie i nie wiem, jakoś w późniejszych sezonach one notorycznie zaczęły odrastać. I to był dla głównego bohatera problem. Także ogólnie polecam serial, bo jest naprawdę trzy całkiem fajne sezony. Dobrze się to ogląda. Okej. Okay. Dobra. Finito! No. Jakby to w trakcie nie wyglądało tak
po wszystkim jest całkiem. Teraz jeszcze tylko właśnie posprzątać. Dlatego właśnie trzeba zaufać procesowi. Tu się pojawia właśnie miłość, odwaga, wiara. Klasyczna tabelka tresury Matrixa. Wiara w to, że gdy proces się zakończy, będzie dobrze, będzie ładnie, będzie fajnie, będzie jeszcze więcej miłości. Dobra. Oho, właśnie. Jeszcze się wymacało coś do poprawki. Właśnie. Po wszystkim trzeba być przygotowanym jeszcze na drobną korektę. It's okay. No ale właśnie, na drobną korektę, ale wszystko wychodzi w praktyce. Czyli pewne rzeczy się wydają, że są już załatwione, a na koniec jeszcze już w praktyce, w pracy z materią wychodzi, że jednak jeszcze coś tam jest do drobnej korekty i po prostu się tym trzeba zająć. I tyle. No, a tutaj właśnie podcinanie sobie skrzydeł było rozwiązaniem, bo im będę miał, tym jeżeli, skoro to już jest nieuniknione, że stracę, że mi zostanie odebrane, to to im będę miał, tym mnie będzie bolało. Albo w ogóle sobie samemu już zacząć odbierać na zaś. Wtedy wtedy jak już sobie sam odbiorę, to już nie będzie co później do odbierania. To też może zadziałać w ten sposób. Także między innymi dlatego też długo nic nie nagrywałem. Z jednej strony właśnie było podcinanie sobie skrzydeł, a z drugiej strony ostatni rok to była potężna podróż i, że tak powiem, wróciłem. Pewnie jeszcze jakieś drobne wypady się będą zdarzać w ramach korekty, żeby pewne rzeczy dopieścić. Ale czuję, że naprawdę dużo ze mnie spadło, zeszło. Zresztą już samo to widzę, że po moim wzroście. Jak zacząłem pracować z moją pracować z postawą ciała, samo wyszło. Parę centymetrów mi przybyło na zasadzie samego tego, że się kręgosłup wyprostował. I tylko tyle wystarczyło. Tylko tyle. Wystarczy zrzucić ciężar z barku, ze szkieletu. W sumie działa na cały szkielet. I postawa się zmienia. Tak samo fizyczna, jak i do życia psychiczna. Także jak człowiek zaczyna się uwalniać od pewnych rzeczy, to się jego postawa zmienia. I fizyczna, i życiowa. To jest jedno z drugim ściśle powiązane. Także hello, welcome i do zobaczenia w następnym filmie.